Nazywam się Kasia Wawer-Dziedziak i jestem psychologiem specjalizującym się w psychoterapii. W mojej pracy terapeutycznej często spotykam osoby, które cierpią z powodu odrzucenia, krytyki, braku uwagi, szacunku, miłości lub zrozumienia ze strony ważnych osób w ich życiu. Jeśli doświadczasz takiego właśnie cierpienia, warto, abyś zadał sobie pytanie, co właściwie sprawia, że ty nie możesz osiągnąć bliskości z ludźmi, na których tak bardzo ci zależy, z partnerem, z dzieckiem, z bliskim przyjacielem. Co uniemożliwia ci lub utrudnia stworzenie tej intymnej, ciepłej więzi z innymi? Czy przyczyna leży tylko po ich stronie? A może to ty robisz coś, co sprawia, że jesteś niedostępny? Może to ty nie dopuszczasz do siebie bliskości? Może odpowiedzią na to pytanie będzie, że jesteś zbyt zajęty, zapracowany, zestresowany nadmiarem obowiązków, może krytyczny w stosunku do bliskiej ci osoby, może często narzekasz, że nie jest taka, jakbyś chciał, a może zamykasz się przed bliskimi wtedy, kiedy jest ci źle i bardzo ich potrzebujesz, bo uważasz, że twoim obowiązkiem jest samemu poradzić sobie z własnymi problemami. Kiedy zadaję sobie pytanie, co ja robię takiego, że nie otrzymuję uczuć, na których tak bardzo mi zależy, często zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę myślę, że to ja zawodzę. Ja nie zasługuję. Ja nie jestem wystarczająco dobrą mamą, żoną, człowiekiem. Wielu moich klientów w głębi duszy czuje to samo. Że są niewystarczający, że czegoś im brakuje. I właśnie ta samokrytyka jest źródłem ich i mojego cierpienia. Cierpienia, które potem staje się przyczyną w relacjach z innymi. Bowiem badania nad mózgiem pokazują, że jest fizycznie niemożliwe, by jednocześnie być krytycznym w stosunku do samego siebie i kochającym w stosunku do innych. Jak więc to zmienić? Badania nad mózgiem pokazują, że kiedy krytykujemy samych siebie, pobudzone są pierwotne części mózgu, głównie układ limbiczny, co powoduje, że uruchamia się w nas automatyczna reakcja walcz lub uciekaj i związane z nią nieprzyjemne napięcie. Spróbuj nazwać to coś negatywnego, co myślisz na swój temat i co tak bardzo starasz się ukryć przed innymi i samym sobą. Powiedz to głośno. Myślę, że nie zasługuję na miłość. Jestem złym człowiekiem. Jestem niekompetentny, jestem nieciekawy. To tylko przykłady negatywnych przekonań, które ludzie mają na swój temat. Każdy ma inne. Wykonanie tego kroku, czyli nazwanie słowami tego, co pojawia się w naszej świadomości, pomaga uruchomić ewolucyjnie nowsze części naszego mózgu, te, które są odpowiedzialne za racjonalne myślenie, ale również empatię, czyli zrozumienie i akceptację dla siebie i innych. Uświadomienie sobie i nazwanie negatywnych przekonań to będzie pierwszy krok pomiędzy samokrytyką a akceptacją samego siebie, czyli procesem wewnętrznej ewolucji od instynktownej, a można nawet powiedzieć prymitywnej perspektywy na samego siebie do tej bardziej inteligentnej i opiekuńczej.
Daj sobie czas na obserwowanie własnych negatywnych opinii na swój temat. Nie odpychaj ich. Pozwól, aby przychodziły do ciebie, a potem odchodziły. Słuchaj ich. Nie próbuj ich zagłuszać. Po pewnym czasie zauważysz, że to tylko twoje myśli, że nie jesteś nimi, że nie jesteś tą złą, nieadekwatną i niewartościową osobą, tylko myślisz, że nią jesteś, że to nie fakt, tylko opinia. Samo uświadomienie sobie swoich samokrytycznych myśli nie wystarczy, aby zniknęły towarzyszące im nieprzyjemne uczucia. W drugim kroku zauważ więc, jakie to są te uczucia, które towarzyszą ci, kiedy myślisz negatywnie na swój temat. Obserwuj te uczucia i towarzyszące im reakcje swojego ciała. Zauważ, jak przychodzą do ciebie, jak przypływ morza i jak po pewnym czasie odchodzą, jak odpływ. Ważne jest, aby nazwać te uczucia. Najczęściej są to lęk, strach, wstyd, złość. Nie musisz jednak używać tych nazw. Nazwij je po swojemu, ale zrób to na głos lub zapisz. Nazywanie słowami uruchamia wspomniane wcześniej nowsze ewolucyjnie części mózgu, lewy płat czołowy, i wspomaga uspokajanie reakcji walcz lub uciekaj, która powstaje w układzie limbicznym. Kiedy nazwiesz swoje uczucia, zauważ też, że oznaczają one, jak bardzo cierpisz, jak wiele w życiu przechodzisz, z czym się borykasz i jak bardzo potrzebujesz wsparcia i zrozumienia. A wtedy przychodzi czas na krok trzeci. Okaż sobie dobro i zrozumienie. Kiedy przyjdą negatywne myśli i uświadomisz sobie towarzyszące im cierpienie, połóż rękę na klatce piersiowej i powiedz sobie: rozumiem, że jest ci źle. Rozumiem, jak bardzo cierpisz. Jeśli właśnie teraz doświadczasz takiego momentu niedocenienia samego siebie, spróbuj ze mną. Rozumiem, że jest ci źle. Rozumiem, jak bardzo cierpisz. To bardzo ważny gest. Możesz też poszukać swojego, ale możesz używać tego właśnie. Cierpienie, które wynika z samokrytyki, jest zazwyczaj bardzo głęboko w nas zakorzenione. I żeby przestać je czuć i być w stanie ofiarować sobie w zamian miłość, akceptację i zrozumienie, powyżej omówione kroki muszą być powtórzone wiele, wiele razy.